Trójmiejska runda Intercars rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski zaczęła się efektownym, uroczystym startem w centrum Gdańska. Od pierwszego S-u bardzo szybkie tempo narzucili liderzy Mistrzostw Polski. Filip Niwet i Kamil Heller z kodą Fabią R5 wygrali 4 z 5 dzisiejszych odcinków. Są liderami rajdu po pierwszym dniu, mimo że nie ustrzegli się przygód. Przez szczyt dostań, widz prawy hamowany, wybija, uwaga, 4 plus lewy przez szczyt, wąsko i 200. Na pierwszym odcinku mieliśmy przygodę, wypadliśmy za drogę, mimo to wygraliśmy odcinek, na drugim zgasiłem samochód i też wygraliśmy. Na drugim miejscu świetnie jadący na szutrach Litwini Dominika z Butfilas i Renata z Wajtkiewicius w Fabii R5. Tracą do liderów 13,2 sekundy. Jestem zadowolony i szczęśliwy, że pierwszy dzień jesteśmy na drugim miejscu. No, odcinki były bardzo trudne i takie profesjonalne, techniczne. Trzecia załoga po pierwszym dniu to Brian Bouffier i Gilbert Dini. Francuz, który wraca na polskie trasy w Fieście Proto, stracił do Niweta 22,9 sekundy. Czwarte miejsce po sobocie zajmują Jarosław Kołtun z Ireneuszem Płeskotem. Piąty jest Zbigniew Gabryś, pilotowany przez Artura Natkańca. Kierowca narzekał dziś na swoje auto. No nie jestem zadowolony. No, mieliśmy troszeczkę problemów w pierwszej pętli. Pierwsze trzy odcinki jaliśmy przerywającym samochodem, ponieważ zawór Popow cały czas upuszczał powietrze. Na szóstym miejscu załoga Tomasz Kasperczyk i Damian Syty. Siódme miejsce to Marcin Gagacki i Marcin Bilski. Na ósmym druga załoga Open N. Marcin Słobodzian i Jakub Wróbel w Subaru Imprezie. Sobota była bardzo pozytywna w naszym wykonaniu. Mieliśmy na początku troszkę problemów, bo to jednak nowe środowisko dla nas. Rajd szutrowy, jak zauważyliśmy, jeździ się trochę inaczej, dlatego nasz opis jeszcze potrzebuje trochę pracy i my potrzebujemy trochę pracy, żeby dostosować się do tych innych zakrętów, innych prędkości. Na dziewiątym Krzysztof Oleksowicz i Sebastian Sadowski, Fiesta R5. A pierwszą dziesiątkę, jednocześnie podium w Open N, zamykają Hubert Maj i Szymon Jasiński. Najszybsza załoga w Ośce to Kacper Wróblewski i Łukasz Sitek w Peugeotie 208. Shooter to jest po prostu kwintesencja rajdów, no coś pięknego. No, jak dzisiaj nie żałuję po prostu, że trenowałem w zimie i robiłem jakieś kilometry, bo to po prostu teraz postępuje. Jutro dwa dwukrotnie jechane OS-y, 14-kilometrowy Szemud i 13-kilometrowe Kartuzy. Na odcinku Szemud w miejscowości Przetoczyno przygotowana jest strefa kibica. Jak do niej trafić? Jak wygodnie oglądać rajd? Najlepiej ściągnąć na smartfona aplikację Rally Viewer. W niej mapki, wyniki i aktualności związane z rajdem.